Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Unia Europejska zatwierdziła 50 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Niemcy zamierzają wywłaszczyć Rosnieft ze swojej rafinerii. Zainteresowani akcjami mają być Polacy. Iran zaczyna budować 4 nowe elektrownie jądrowe. Belgijscy rolnicy zablokowali centrum Brukseli, uważają, że politycy chcą zniszczyć ich branżę. Stany Zjednoczone planują uderzyć w radykalnych izraelskich osadników na zachodnim brzegu Jordanu. Giganci technologiczni zwalniają pracowników, bo podoba się to inwestorom. Piątek 2 lutego to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przywódcy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na zatwierdzenie wartego 50 miliardów euro pakietu pomocy dla Ukrainy. Premier Węgier Viktor Orbán wycofał swoje weto wobec projektu w zamian za szereg ustępstw ze strony Komisji Europejskiej dotyczących corocznych raportów ze sposobu wydatkowania pieniędzy przez władze w Kijowie oraz obiektywnego spojrzenia Brukseli na kwestie praworządności. Pod koniec ubiegłego roku Radzie Europejskiej udało się zawrzeć porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Szef węgierskiego rządu, mimo prób przekonania go przez czołowych unijnych przywódców, nie zgodził się za to na zatwierdzenie wartego 50 miliardów euro pakietu wsparcia dla Ukrainy oraz na związaną z nim rewizję unijnego budżetu na lata 2021-2027. Orbana udało się przekonać dopiero teraz serią ustępstw ze strony Brukseli. Komisja Europejska musiała zgodzić się tym samym na wcześniejsze wymagania stawiane przez premiera Węgier. Zobowiązała się ona do przedstawiania każdego roku raportu ze sposobu wydatkowania środków finansowych przez Ukrainę, a także do przeprowadzenia dyskusji na ten temat na szczeblu przywódców państw Wspólnoty Europejskiej. W razie potrzeby za 2 lata Rada Europejska zwróci się do Komisji Europejskiej w sprawie rewizji założeń nowego budżetu. Ponadto przypomniano wnioski końcowe ze szczytu Rady z grudnia 2020 roku, gdy ustalono zasady stosowania mechanizmu praworządności. Bruksela zobowiązała się wówczas, że w ocenie stanu węgierskiego wymiaru sprawiedliwości będzie kierować się uczciwością i obiektywizmem, a nie przesłankami politycznymi. Zdaniem portalu Politico ustępstwa na rzecz Węgier były niewielkie. Na początku władze w Budapeszcie domagały się od Brukseli możliwości zastosowania co roku weta, gdyby węgierski rząd negatywnie oceniał kontynuowanie unijnego wsparcia dla Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował państwom Unii Europejskiej za utworzenie nowego instrumentu finansowego pozwalającego na transfer 50 miliardów euro. Podkreślił, że za jej przyznaniem opowiedziały się wszystkie kraje członkowskie, co świadczy o silnej jedności wspólnoty. Według Zełenskiego nowe środki pozwolą na stabilizację sytuacji finansowej i gospodarczej Ukrainy, która jest nie mniej ważna od pomocy wojskowej oraz sankcji nakładanych na Rosję. Niemieckie media twierdzą, że do końca marca władze w Berlinie chcą wywłaszczyć rosyjski Rosnieft, posiadający większość udziałów w rafinerii PCK Schwedt. Zainteresowani przejęciem akcji należących obecnie do Rosjan mają być m.in. Polacy. PCK Schwedt jest uważana za kluczową rafinerię w kontekście dostaw ropy naftowej dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę zajmowała się ona głównie przetwarzaniem rosyjskiego surowca, dlatego Rosnieft posiadał w niej blisko 64% udziałów. Od czasu wybuchu konfliktu rosyjskie aktywa zostały zamrożone na mocy sankcji Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego roku Rosjanie przyjechali z tego powodu na rozmowy do Niemiec, deklarując chęć sprzedaży swoich udziałów w rafinerii. Niemieckie władze liczą, że w marcu przedłużą zarząd komisaryczny i wywłaszczą większościowych udziałowców PCK Schwedt. Zakupem akcji mają być zainteresowane dwie polskie firmy, Orlen i Unimot. Ustępujący prezes Orlenu Daniel Obajtek w rozmowie z biznesalert.pl potwierdził, że temat udziałów w niemieckiej rafinerii był omawiany. Unimot, według portalu Money.pl, miał prowadzić negocjacje dotyczące zakupu mniejszościowego pakietu należącego do koncernu Shell, ale przejęła go ostatecznie inna brytyjska firma Prax Group. Irańskie władze poinformowały o rozpoczęciu budowy 4 nowych elektrowni atomowych, które mają powstać w południowej części kraju. Realizacja inwestycji zajmie 9 lat i ma pochłonąć prawie 20 miliardów dolarów. 4 nowe elektrownie jądrowe powstaną w południowo-wschodniej części kraju, w portowym mieście Sirik. Z przyjętych projektów wynika, że mają one osiągnąć łączną moc 5000 MW i zużywać rocznie 35 ton paliwa jądrowego.
Inwestycja warta 20 miliardów dolarów ma dodatkowo wygenerować dodatkowe 4 tysiące miejsc pracy. Budowa nowych elektrowni jest elementem programu rozwoju energetyki jądrowej. W tej chwili Irańczycy posiadają jeden obiekt o mocy 1000 MW, a także budują kolejny o mocy 300 MW. Władze w Teheranie twierdzą, że rozwijają pokojową energetykę atomową, ale zdaniem zachodnich stolic dążą do uzyskania broni atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w ubiegłym roku informowała, iż Irańczycy zwiększyli tempo produkcji uranu o jakości zbliżonej do tej wykorzystywanej przy ładunkach jądrowych. Blisko 1200 traktorów wjechało do centrum Brukseli w ramach protestu zorganizowanego przez belgijskie środowiska rolnicze. Uczestnicy demonstracji zarzucają elitom Unii Europejskiej chęć zniszczenia całego sektora rolnego. Portal The Brussels Times informuje, że od poniedziałku w stolicy Belgii trwa manifestacja rolników. Przebywają oni cały czas w okolicach Placu Luksemburskiego, ale w środę zdecydowali się zablokować dzielnicę europejską. Do jej centrum wjechało blisko 1000 traktorów, a 300 pojawiło się na innych ulicach. Wcześniej organizacje farmerów ostrzegały kierowców przed możliwymi utrudnieniami. Uczestnicy demonstracji palili także opony pod siedzibą Parlamentu Europejskiego i rzucali jajkami w jej kierunku, a część z nich starła się z miejscową policją. Belgijscy rolnicy protestują przeciwko zbyt dużej liczbie regulacji utrudniających ich pracę, narzucanym im terminom siewu zbóż i niekontrolowanemu importowi produktów rolnych z Ukrainy i innych części kraju. Farmerzy w rozmowach z mediami krytykują polityczne elity Unii Europejskiej, które ich zdaniem chcą zniszczyć sektor rolny poprzez nadmierne regulacje uzasadniane koniecznością ochrony środowiska. Dodatkowo przepisy przyjmowane kilka lat temu nie uwzględniają sytuacji mającej miejsce po pandemii koronawirusa i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stacja CNN, powołując się na źródła w Białym Domu, twierdzi, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyda dekret uderzający w radykalnych izraelskich osadników na zachodnim brzegu Jordanu. Sankcje dotkną kilka osób odpowiedzialnych za akty przemocy wobec Palestyńczyków. Amerykański prezydent uznał, że część żydowskich osadników swoimi działaniami podważyła stabilność na terenach formalnie należących do autonomii palestyńskiej. Są oni oskarżani o akty przemocy wobec palestyńskich cywilów, inicjowanie zamieszek i kierowanie nimi, podpalanie budynków, pól i samochodów oraz niszczenie mienia. Przynajmniej na 4 czołowych radykałów nałożone zostaną sankcje amerykańskiego rządu. Zgodnie z planowaną decyzją Bidena zablokowane będą wszystkie transakcje finansowe i majątkowe dokonywane przez nich na terenie Stanów Zjednoczonych. Poza tym obywatele USA nie będą mogli ich finansować i w żaden sposób przekazywać im pieniędzy. Źródła CNN twierdzą, że dekret będzie dotyczył jedynie obywateli Izraela, a nie osób posiadających podwójny paszport izraelski i amerykański. O planowanych sankcjach został wcześniej poinformowany rząd premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Biden miał w ostatnich miesiącach poruszać w rozmowach z Netanyahu kwestię zachowania osadników na zachodnim brzegu. Sekretarz stanu Antony Blinken pod koniec ubiegłego roku zapowiedział wprowadzenie nowej polityki, która ma zapobiegać przyjazdom do Stanów Zjednoczonych ekstremistycznych osadników odpowiedzialnych za przemoc na palestyńskich terytoriach. Szczegóły nie są znane, ale według rzecznika Departamentu Stanu Matta Millera ograniczenia wizowe dotkną dziesiątki osób oraz członków ich rodziny. Firmy technologiczne w ostatnich miesiącach kontynuują masowe zwolnienia. Według portalu Forsal.pl ich obecna polityka nie ma ekonomicznego uzasadnienia, ale za to jest pozytywnie oceniana przez inwestorów. Tylko w ubiegłym roku pracę w Stanach Zjednoczonych straciła rekordowa liczba blisko 260 tysięcy osób zatrudnionych w branży technologicznej. W pierwszych tygodniach nowego roku z pracą pożegnało się prawie 29 tysięcy osób. Giganci technologiczni w ubiegłym roku twierdzili, że zwolnienia są związane z wysoką inflacją, słabnącym popytem i następstwami pandemii COVID-19. Obecnie popyt rośnie, a inflacja maleje, dlatego dalsze zwolnienia nie mają podobnego uzasadnienia. Forsal.pl informuje, że są one kontynuowane, bo w przypadku spółek notowanych na giełdzie dobrze reagują na nie inwestorzy. Wraz ze zwolnieniami rośnie wycena ich akcji, stąd też nie mają powodu, aby zaprzestać redukcji zatrudnienia. Rekordy pod tym względem pobiły w styczniu firmy Alphabet, Meta i Microsoft. Naukowcy określili obecny trend mianem zwolnień naśladowczych, ponieważ taką politykę wdrażają zarówno duże firmy technologiczne, jak i niewielkie startupy. Liczą one więc, że w tym roku dzięki zwolnieniom osiągną one podobne efekty co w 2023 roku.
Należy podkreślić, że wpływ na sytuację ma także sztuczna inteligencja. Forsal.pl przypomina o zmniejszeniu liczby pracowników przez Spotify czy wstrzymanie rekrutacji przez inne firmy korzystające w coraz większym stopniu z AI. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.